Enigma nam kiedyś podesłał filmik. To jest właśnie... Nie, on to googlował, jak gadaliśmy. Nasze, ale on to jakoś znalazł. On, to nie tak, że on sobie wymyślił, że poszuka czegoś takiego. Generalnie... Nie, on tak. On zaczął... On miał jakiś filmik na myśli i wpisał tam... Nie, on od początku wiedział, że to jest Linkiewicz. Znaczy, i tak, potem googlował, żeby to znaleźć. Chciał znaleźć film. Krótko tak. Mówiąc, ludzie, no tak, to jest idealny, bo on trafił jakoś na ten filmik, a potem musiał wymyślić, jak go wygooglować. Jest generalnie taki filmik, który znajdziecie wpisując w Google mniej więcej frazę kokainą. Nigga freestyling with a chick riding in the background. Tam white chick chyba. O, white chick. Generalnie film jest taki, że na pierwszym planie jest jakiś czarnoskóry raper, który sobie na wikę leci. To jest nagrywane telefonem. Nagrywane telefonem. Dosłownie tak jakby ja teraz wyciągnął telefon i nagrał kogoś na mojej kanapie. No nie, ty miałbyś lepszą jakość. No nieważne. W każdym razie to taki typowy filmik z łapy telefonem nagranym. Na pierwszym planie jakiś czarnoskóry ziomek na wikę leci. A w tyle widać, jak Linkiewicz skacze po jakimś innym gościu naga na kanapie. A gościa nie widać najlepiej, ona tylko jest za tym oparciem kanapy, widać, że tam szaleje na nim. Po prostu... Tak, Enigma ten film gdzieś widział i chciał to wygooglować, napisał Nigga freestyling with a white chick riding in the back i znalazł ten film. No, to byliśmy w szoku, my tak do niego, tak kurwa, jasne, znajdziesz to, o, 30 sekund później, yes! Piękna chwila. Enigma teraz jest generalnie chory i on jak jest chory, a zresztą ty Lifik to powiedz, bo ty to lepiej ujmujesz. Może puszczę któreś wiadomości od niego za wczoraj, bo ja się w sumie zgodzi. Ale jestem chory tak, że jestem strasznie obolały i ciągle źle się dziwnie czuję, głowa mnie boli i tak dalej. Enigma jest chory, ale tak po bandzie. On jak jest chory fizycznie, to jest chory umysłowo. On w sensie, on się rusza i go wszystko boli. On kaszle, on umiera. Śmieje się, umiera. Ten motyw, więc jakby siadło mu też na banie. Mocno, był już zmęczony i chory. I siedzieliśmy wczoraj. Dogorywaliśmy w Apexa, znaczy on dogrywał, ja nie. I uwaga. I siedzieliśmy i graliśmy w Apexa i oczywiście były jakieś tam randomowe rozmowy, ale nagle Enigma się odpalił. I oczywiście były żarty o twojej starej i tak dalej. I były jakieś tam rzeczy. I nie pamiętam już jak, ale Enigma doszedł do tego, że jest kapłanem, znaczy priestem. On nie używał sformułowania kapłan, tylko priest. On był priestem i w jego kościele, w kościele podczas mszy nie gadali o mojej starej. Ale poza kościołem już o niej gadali. Jeżeli zastanawiacie się, o co tutaj chodzi, nie wiem. Ale Enigma jest priestem, potem doszedł do tego, że jest Bogiem i mówił nam, że Judasz to ogólnie powinien siedzieć w piekle, a nie w niebie i nie wie, co on tu kurwa robi. Ale ogólnie doszedł do tego, że jest priestem / Bogiem i w kościele nie rozmawia się o mojej starej. Brzmi to absolutnie jak ktoś gadający po lunatykowaniu, albo w trakcie lunatykowania, tak. Tylko że on nie spał, on po prostu jak jest chory, to albo używa tego jako wymówki, żeby pierdolić takie głupoty bez konsekwencji, bo uznajemy, że po prostu mu odwala na mózg. Czekaj, jest wiadomość głosowa, możesz ją puścić. No ja wiem, że mogę ją puścić. Czekaj, dobra, czat, spróbuję to znaleźć, bo w sumie te nastroje tutaj tak jest bieganie dookoła. Spróbuję puścić tą wiadomość, może to wam więcej powie. Tylko od razu mówię, czat, on tam po angielsku gada, w pełni po angielsku, więc jak nie rozumiecie angielskiego, to... No tak, on wczoraj ekskluzywnie po angielsku, znaczy czasami było tak. Trochę tych... On po angielsku też jest, jak Enigma jest zmęczony albo chory, on mówi tylko po angielsku. Ale nie mówi tak po angielsku, że wiecie, co chwilę się zacina. On mówi płynnie po angielsku. On swoje historyjki kokainą tak, że mówi płynnie. On w ogóle się nie gubi. Dobra, czat, wyłączam astroniera, żeby nie było słychać tych dźwięków. Podgłośnie kokainą i powinno być słychać te wiadomości. Uwaga, puszczam wiadomość Enigmy. Musicie się wsłuchać. Pamiętajcie, będzie chyba po angielsku. Generalnie drogą dedukcji doszedłem do tego, że mama Lifika jebie rybą. And I knew that obviously, because like I meet her every Sunday. Also I became a priest. And yeah, like we're not allowed to talk about his mom inside of the church, but like pretty much anywhere else. Which is this bitch is wild, like trust me, she messages us, like all of us, not just me. And she just wanted the man, like in my bag. If you don't have a mic back, are you even a fucking priest, you fucking faggot? Ja
Jeżeli ktoś nie usłyszał, ponownie, replay na bis. Leć. Generalnie drogą dedukcji doszedłem do tego, że mama Lifika jebie rybą. And I knew that obviously, because like I meet her every Sunday. Also, I became a priest. And yeah, like we're not allowed to talk about his mom inside of the church, but like pretty much anywhere else. Which is this bitch is wild. Like trust me, she messages us like all of us, not just me. And she just wants the D man, like in the my bag. If you don't have a my bag, are you even a fucking priest? You fucking faggot. I generalnie ja wspominam to, że ja piszę na konferencji na Messengerze, jak tam Enigma, zdrowie u ciebie, czy tam poszedłeś spać, bo miałeś spać, i on nagle wysyła to. Zaczyna mówić, że został księdzem i w jego kościele nie gadają o matce Lifika, ale poza tym to wszyscy ją posuwają. I on potem poleciał tak w tą fabułę, Jezus Maria. No mówił, że jest Bogiem, że jebać Judasza powinien być w piekle, ale nie wiem czemu jest w niebie. A może... Transformację w Boga prześlić? Wait. Ale dobry ma akcent Enigma w angielskim, to mu muszę przyznać. Siedzenie w tej Szkocji coś mu jednak dało. Zasuwa naprawdę płynnie po angielsku, ale jak on się odpali z tymi wiadomościami, to leci srogo. Wysłałem ci teraz krótki, ale widzę. Jest tak dobre. Uwaga czat, 4-sekundowa wiadomość od Enigmy. Zarządzam ciszę. Stalowo twardy ty jest mój chuj, kiedy twoja matka przychodzi. Faszak ma ja. To, o Boże, jedyny. Ale to zawahanie, kiedy powiedział fa, suck my ass. Slightly gator. Almost made yourself gay. Jezus Maria. Marcel, nawet dzisiaj byłem. Jeszcze raz. Ale na bis. Ale płynnie on to powiedział. Stalowo twardy to jest mój chuj, kiedy... Czekaj. Czad, wsłuchajcie się, jak on chciał tam powiedzieć fuck my ass, ale zmienił to fa na suck. Uwaga. Twoja matka przychodzi, fuck my ass. Fuck my ass. O Jezus Maria. I saved it last second. No było blisko, ale jednak hashtag no homo. Kokainą. Lifi? O nie. Kolejna wiadomość. Wysłałem ci dwa kolejne. Dwa? Jeden widzę. Ale... O, są dwa. Czekajcie, czat, bo jeszcze do tego stalowego. Stalowa to jest wola. Wyszło coś z tym, że coś tam, Wiedźmin, dwa miecze, stalowy i srebrny. Ja się przyczepiłem do tego, że stalowy też jest na zwierzęta i tylko srebrny jest na potwory, bo zwierzęta to nie są potwory. On właśnie wyszedł z tym, że stalowy to jest mój. Także... Aha, dobra, to było backstory do poprzedniego. Teraz kolejne dwa o tym właśnie, jak Enigma zamienił się w Boga. Dobra, lecimy, 17 sekund, chat. Also like, knock three times, that way we try to like... Get rid of Judas. Pussy ass bitch fucking snitched on my son. You know what I'm saying? Like, snitches get ditches. Like, why isn't he in fucking hell? Like, what the fuck? Jezus Maria. Ciśnie Judasza w wiadomościach na Messengerze. Co to ma znaczyć? Kolejna. Jeszcze to drugie jest to samo tam. 6 sekund. Oh, you fucking son sacrificed himself so he can go to heaven. I don't give a shit. Nigga, get down to fucking hell. To 6-sekundowe mi się tak podoba, jeszcze raz. Oh, you fucking son sacrificed himself so he can go to heaven. I don't give a shit. Nigga, get down to fucking hell. No. O Boże. Ależ bym się z nim napił. Ramadan, słuchaj, on może wyglądać niepozornie, ale on ma pojebaną głowę do picia. To jest nienormalne. On kiedyś wydupcył no takie dobre 0,7 alkoholu i wygraliśmy grę w Fortnite grając. Nie wiem, jak to się stało, ale wygraliśmy grę w Fortnite. Masa szczęścia, ale wygraliśmy. Ale jeszcze co najlepsze, powiedzieliśmy jemu, że on po prostu jest shotcallerem. On mówił, gdzie tak, idziemy, co robimy, kogo atakujemy, kiedy nie atakujemy. On wszystkim zarządzał i wygraliśmy, kurwa, tą grę. Po prostu... Ja w ogóle... A on był tak najebany, że ledwo mówił. No ja mam nagranie, ale cicho. Nie, to nie może ujrzeć światła dziennego, chyba że Enigma to sobie zmontuje. Ale po tym, jak Enigma o tym Judaszu powiedział, to na niego wjechałem, że skoro jest Bogiem, to przecież jest w Trójcy Świętej. I przecież on jest swoim synem i to on decyduje, czy Judasz jest w niebie, czy w piekle. Co on powiedział? Czekaj, już przesyłam.
Że to pedalskie? To znajdę. Jako Nie. coś takiego? Nie wiem. No, ja raczej z Lifikiem Sara żeśmy mu po polsku odpowiadali, a on dalej leciał po angielsku. To był tryb po prostu. On przyjmował informacje po polsku, ale na wychodzących połączeniach to już tylko angielski Dobra, to już wyjeżdżał. nie jest warte przesłania, ale ogólnie na mój wywód o tym, że o Judaszu to mógłby sam rozwiązać sobie ten problem jako Bóg, to powiedział o tym, że Trójca Święta takie okay, lads, we have a problem. Tak, kurwa, powiedzieliśmy mu, że on jest sam w sobie Trójcą Świętą, więc przysłonił czymś mikrofon, jakby gadał z kimś w pokoju, mówi: Dobra, chłopaki, mamy problem, wyczaili nas. Tak, a po czym powiedział tam, że Lucyfer jest spoko i jest tough as nigga. Ogólnie to go klepie jak chce. Ale to ja w sumie nie byłem na początku pewien. Ja myślałem, że on jakieś nowe bóstwo wymyśla, ale on po prostu jemu chodziło o katolickiego Boga, chrześcijańskiego Boga rzecz. Dobra, dawaj jakieś złamane kości, potrzebuję tego teraz.